Bruda tańczy jak szalona. No i dobra, pokażę ci zaraz moją rudą. Nie, nie! Siemanko, jestem Lucek, a ze mną jest dzisiaj Kinaczewa. Siemaneczko. I gramy w GTA Online. I jedzie ze mną w moim super aucie. I no. Podoba jej się moja fryzura, moje suki. No. Tak. No. To jest prawda, to jest najlepsza fryzura w mieście. No. Zobacz, jak ona się fantastycznie wozi. Ja nie muszę nic robić, a suka zaraz na zimnego łokcia pojechała czy coś. No ale zakryłem, bo ty nie lubisz. Więc okej. No ale dobra, skoro uważasz, że ta fryzura jest brzydka, zmienię sobie, tylko nie wiem na jaki kolor. Ale nie, Ludzku, naprawdę nie sobie zostaw! Wyjdę jak zwykle, jak to baby od fryzjera, ze łzami w oczach i nie będę miał inny kolorek. Jeszcze mi się nie zdarzyło wyjść od fryzjera ze łzami w oczach. Dobra. Nie wiem, jaki kolor wybrać. Szybko zmienię i robimy akcję. Ogólnie dzisiaj pomysł jest taki, że jedziemy jeden wyścig, a potem robimy misję. Jakiś wyścig, tak myślałem, żeby rowerami śmignąć. Fryzury. O Jesus, fryzury nie zmieniam. Ja chcę zmieniać tylko kolorek. Pasemka? Lel, co to? Nie wiesz, co to są pasemka? Wiem, ale nie wiedziałem, że można zmieniać się tutaj. Lel. Luzy, bo mój stan psychiczny się pogarsza. O kurde, no poczekaj chwilę, już momencik. Już do ciebie idę, już wracam. Ale ja poczekam na ciebie. No... To czekaj, na pewno ci się spodobają. O ja pierdolę. Znaczy... A, w ogóle to z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie Martynę, nie? Czemu? No bo... tak po prostu, żeby jej było miło. Aha, bo ona mówiła, że będzie oglądać. No. No to jej padnie na głowę. Zryjemy jej beret już tak, że nic nam nie... Już w ogóle, wiesz, po tym nagraniu już nas na Skype nie będzie, no. Na pewno ci się spodoba mój nowy kolor. Ja pierdolę. Uwierz mi. No. Jaki... Okej. Idziemy. Boże, dopomóż. Zamknij oczy, ja policzę od 10 i otworzysz. No. Uwaga, wychodzę. 3. No sorry, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Tada! Kurwa. No dobra, jedźmy już. Znaczy, byłem tak, bardziej znośny niż były. Zapadłem się pod ziemię. Ty, ja właśnie też. Ej, mój samochód jest taki niski, że do niego inaczej nie da się wsiąść. No, wiesz, weź komuś drzwi. No i dobra. Wiesz co, no dobra, to zaczynajmy wyścig, jak tak mocno chcesz ten wyścig. Lucek, jak ja z tobą chcę jeździć wyścig. Aha, świetnie. No to bierzemy wyścig i jedziemy rowerami, tylko nie wiem, jak ty lubisz jeździć rowerem, czy downhillowo, czy raczej przełajowo, nie mam pojęcia. Jak wolisz, bo ja akurat z wyścigami na rowerach zawsze miałem problem w tej grze, bo ja nie ogarniam pedałowania, więc może być... Ja też. No to... Ja też. Obojętnie, którą trasę. Właśnie szukam w ogóle, żeby była możliwość jazdy rowerem, bo tutaj jest pokazany rowerek na ikonce, a tu się okazuje później, że jedziesz motocyklami, więc... Jolo. Dokładnie. Tak głupio trochę. Ktoś ci właśnie przywalił w dupę. Uuu. Ale coś słabo, bo nawet nie poczułeś, zanim ci nie powiedziałam. Ale to w ogóle najlepsze. Stanę sobie na środku ulicy i zacznę szukać wyścigu. Wiem, co pojedziemy. Wyścig, który nazywa się szczytowe osiągi. Ty, ale oni to zrobili idealnie dla nas, Lucek. To jest po prostu tak, dla nas wyścig. To jest to, no co ja ci będę tutaj mówił. Jedziemy, pogoda deszczowa. W nocy nie jeździmy. Pogodę damy ładną, obecną. Ładną po prostu, myk. Wyrównywanie wyłączone i już cię zapraszam. Zapraszaj mnie. Oj, szło zaproszenie. Ruda suka, a suka. Czekaj, jak to się... Aha, pamiętam. Chyba na rowerze bardzo dobrze jeździ się na klawiaturze, bo się naciskało po prostu chyba caps lock i cały czas jedziesz sprintem. Tak? No, tak mi się coś...
Coś mi kojarzy. Jedziemy. Będziemy tu zjeżdżać chyba z góry? Ostry zjazd ze szczytu. Do góry. Chillat. Jak się czyta to? Jej! Jaki rower! To ja patrzę. O, ja bym zrobił. Pojedzie Lucek. Kolażówko. No, to się domyślam. To sobie wezmę tą, bo jest ładniejsza. Co, może tak jak spojrzę na staty? A, są te same, dobra. Po prostu ładniejsza. Aha, no dobra. Ile ty masz wygranych? 21? Mało tych wyścigów jeździłaś w stosunku do mnie, ale to nie ważne. Przegrane 142, o ludzku. Ale to... Zaraz zobaczysz coś. A ty mnie widzisz, no tak. Widzę cię, no. Ty, a to wygląda tak, jakby Asuka miała dosłownie siodełko w dupie. No moja twoja... postać też. Dobra, pozamiatane. Gdzie ty pojechałaś? Gdzie ty jedziesz? Ja to za tobą, ratuję cię. Wyskoczył mi nie tędy, no naprawdę. O, ja się już... Ale jak ty tam przeżyłaś? No masz tego special skilla. Ty jeszcze żyjesz, naciśnij i przytrzymaj F dłużej. To wrócisz do ostatniego checkpointa. Ale już tak jak zobaczysz, jak ja tą akrobację czyniłam, to wiesz... Będziesz dumny. No ja to widziałem z daleka i wystarczy, nie? Czekaj, ja się przełączę na parę, bo... Wow, jaki skok! Nie, jeżdżenie z włączonym kapslokiem jest... Dobra, ja też jadę na dół. O, właśnie się zabiłam. No ja też. Ale mam zaliczone 5 sekund w cieniu aerodynamicznym. Dobra, musimy tutaj chyba troszeczkę wolniej jechać. A spróbuj bez pedałowania, bez kręcenia w ogóle. To też się da, o. To też jakoś leci. Ale czekaj, bo ja odpaliłam tego kapsloka, tego nie mogę wyłączyć i znowu spadłam ze skały. Nie! Jak ty poleciałaś? A ja też nie. Ja chyba jednak wolę na szczyt niż ze szczytu, wiesz? Czy ty tam właśnie się spitoliłeś ze skały? Tak, ja też. Ale fajnie się tu jeździ. Ja też ogólnie wolę dochodzić do szczytu niż z niego odchodzić. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. Ej, ale moja osoba przeżyła, tak to oszukuję. To, że spadłem, nie znaczy, że... no. A co, zabiłeś się na tym kamieniu? No, tak, spadłem po prostu. Ale wstała zaraz, tak była animacja, jakbym wstał. Wstałem, jakby wstała. Ojej! Nie jestem sam. Spacją skacze, a nie hamuje. Cholera! Lel, jakie stanty w ogóle. Ty, ja w ogóle na kolażówce po takiej trasie, nie? No. Pozdrów 600. Ja specjalnie powiedziałem, że biorę kolażówkę. Ale ja i tak bym wzięła kolażówkę, bo ma ładny kolor. A tu można zmieniać kolory. Ale kolażówka miała ładny z defaulta, więc... Aha, dobra. Po prostu wiedziałam, że się dobrze z nią zrozumiem. No tak, i ty oczywiście zostawiłaś mnie z tyłu. Ja tutaj na ciebie poczekałem, nie będę ukrywał. Poczekałem na ciebie, aż dojdziesz do mnie. Ale ja sobie jadę powoli, no. No tak powoli, że ja cię nie dogonię w tym roku. Ja nie pedałuję, mam to gdzieś. Po prostu będę skręcał. Chyba bez pedałowania będzie szybciej. Gdzie jest Lucek i jego Asukat? Dobra, jesteś. O, jestem. Ja jadę inną trasą, jadę szczytem. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie na dobre. Zaraz się spitolisz z tej górki i no roz. No. O, moje jajka, o kurde, znaczy moja wagina. Lucek, ty się zdecyduj, co twoje, bo to jest jednak dość duża różnica. Aj tam. Nie, to jednak jest różnica między jajkami a waginą. Naprawdę, Lucek, jest. Tylko wizualna. Nie tylko. Widzę, że z biologią słabo było, ludzku. No, z anatomią. Oj! No, tak uważam tylko na tematach rozmnażania. No i bardzo dobrze. Przynajmniej umiem się rozmnażać, a nie tak jak co, nie, co po niektórzy. Jak, no jedziesz ty! Jadę. Ej, no ty czekasz! Ej, no moja męska duma, ła! Połechtaj trochę. Lucek, nie na nagraniu! Ale... Z
Znaczy, nie, ja nie czekałam, ja tu po prostu się zatrzymałam, tak. Masz wyprzedzenie. O, proszę, masz, zobacz, to mój BMX potrafi. No, no, no. He? Ja umiem też skakać, umiesz tak? Patrz. Patrz, jak ja robię. I zaraz dup ze skały. Co ty, nie. A tu powinnaś mnie już uprzedzić. No zobacz, tu już jest taki asfalt, nie asfalt. Jak to wygląda asfalt, fajnie. Asfalt, nie asfalt. Patrz, i teraz minimalizuję opór. Tak, zetnij mnie. Ty mi głową dupem wjechałaś, ej. Ja tak się... Ja mam się głowę tutaj. A ty za mną. Nie, ja widzę, że to będzie tragedia. Ale no wpuściłeś mnie, bo jesteś dżentelmenem. Nieprawda. Wpuściłem cię... Bo jesteś jak ciota, to wiem. To jest przypadek, bo ja chciałem to tak zrobić fajnie na koniec. Taki skok na metę. I wyszło jak wyszło. Swobodna rozgrywka. No, musimy wybrać teraz misję. Będziemy robić misje, nie wiem jakie. Jakie ty lubisz? Jak lubisz? Ja robię każdą misję. Dobra. Nie będę to będzie złe nagranie. Mówię, że to będzie złe nagranie. Nie będzie, bo właśnie plus 18 i kit. Myk, powiem misja. Powiem szczerze, przy nas plus 18 nie wystarczy. Plus 50. Dobra. Chcę, żeby na zawał poumierali. Nie no, bo jak patrzymy na swoich rodziców, to oni to już tacy hardkorzy w tych sprawach. To oni nie robili, cholera. Weź, nie, ja wolę o tym nie myśleć, nie? Ja też. W sumie chyba nikt woli o tym nie myśleć. Dobra, jedźmy. Nic mnie zaprasza. Co tu trzeba zrobić? Spacerek. Jedna ekipa nieźle sobie radziła z działalnością importową, eksportową. Dobra, i tak robiliśmy to milion razy, więc nie ma co czytać. Nie zdążyłam sobie kupić kamizelki. Oj tam, no to przepraszam, następnym razem kupisz. Ja cię będę osłaniał, moją tuszą. Ludzku, widzieliśmy się w realu, nie ma opcji. Chociaż byś się nie wiem jak starał, nie dasz rady. Ale spoko, pewnie mam jakąś w telefonie kamizelkę, tu wiesz. W telefonie? A, wiem chyba co to jest. Gdzie mój pojazd? Czemu tak daleko? Bo tutaj tak, tu przecież tutaj kradniesz ciężarówko, ile dobrze pamiętam. Ekwipunek, pancerz, tak, tu się robi, no. Kamizelka. Ja biorę sobie snajpę, mam ciężką, ale mam wielką snajpę, ale mam wielką giwerę. Cieszę się twoim szczęściem chyba. A ja mam różową. Okej. Okay. Co masz różowego? Snajpę. No dobra. To chodź teraz tutaj na górę i myślę, że z góry ich wszystkich ładnie pościągamy. Lucek, ciągniesz mnie w krzaki? Tak, ale... A ja mam... Zobacz, ja mam złotego. O Boże. No, taki się urodziłem, taki jestem. Dobra. Ukradnij ciężarówkę. Dobra, i tu mamy coś na do... ale zobacz jak idealnie, mamy ich jak na widelcu, smacznego. To co teraz robimy? Dwóch na raz? Okej. Wow, dwóch na raz. A nie wiedziałem, że tutaj z takim koksem gram. No to już wiesz. Dobra. Boże, jak ja dawno nie grałem w GTA. To czyli oprócz wczoraj, nie? No. To rzeczywiście dawno. Ja też w sumie. Ja nie gram przez cheaterów. Teraz jak nawet zaczynaliśmy sobie przygotowania do tego nagrania, to już ci mówiłem, że wbiłem, a od razu nie mogłem się ruszać, bo był jakiś cheater, który mnie zablokował, albo zrespawnowałby mi pewnie zaraz na głowie jakieś lalki. Tak też bywa. No to są jaja po prostu, no. Taka zajebista gra, tak inni ludzie ją psują. Nie, powinni w ogóle zrobić dedykowane serwery dla tych cheaterów. Powinni im raczej dać bana, tak po prostu. Tak. No, to inna sprawa. No ale nie da się wszystkich graczy zbanować, a jest ich pewnie 90% tych, co używają cheatów, więc... Nie, powiem ci, że zawsze mnie to rozwalało, nigdy nie używałam cheatów w grach. No, ja też jakoś tak nie lubię. GTA 4 było to fajnie rozwiązane, bo tam... Kto chciał używać sobie jakiegoś tam trainera, to wywalało go od razu do innego serwera.
A ci gracze, co nie używali, byli na innym serwerze, także to było fajne. Od razu się pokazywało, gdzie kto używa jakiegoś moda. Mimo, że było to tak prosto oznaczone, ale było. A tutaj nie, tutaj wszystkich wbija do jednego wora i się normalnie gotuje. No dobra, to wiesz co, ja jadę z tobą, będę strzelał, a ty prowadź. Dobra. I zobaczymy, jak prowadzisz. Ja prowadzę najsuper. Nieprawda. No ty nie widziałaś, jak ja prowadzę. No dobra, zresztą widziałaś. Ale ja wtedy ten... No, wiadomo. No tak, no nie wyszło mi. Nie, ale ja wiem, Lucek, ja wiem. Ej. Ale ja wiem, ja... naprawdę wiem. A czemu taka jesteś niemiła? Patrz, jak ja dla ciebie fajnie, jestem niemiła, tak? No a kto tak. Im powiedział przed nagraniem, że mnie nie lubi? No i przecież żartowałem, no. A przecież dobra, ja żartuję, jak jestem niemiła. Nieprawda. Prawda. Tylko tak mówisz. A potem się okazuje co innego, potem ja się dowiaduję brzydkich rzeczy. Tak? To można chyba jechać przez górę. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo tam możemy później w autostradę nie wjechać, bo są te zjazdy, zajazdy. Radę. Joki księżyc wielki! Pchaj, Lucek, pchaj! Pcham! Ale moja suka ma słabe mięśnie brzucha. Cycków brak, mięśni brzucha brak. Ta twoja asuka jakaś wybrakowana. Jak to cycków brak? No ustaliliśmy to wczoraj. Sportowe cycki ma. No ale już sportowego brzucha nie dowieźli. No niestety nie na czas. Ej, strasz to zmień sobie partnerkę, nie ma problemu. Ale przecież ja ją lubię. No jasne, tak widzę właśnie jak lubisz. No. Zaraz rzucę tu granata na dach i się skończy zabawa. Gdzie tu nas strzelają? Z tyłu. O! Lucek tylko nas nie wysadzi. No właśnie, tak się często zdarza. Ty, ja mam gaz łzawiący, zabiję ich nim. Powiedz, że ten gaz łzawiący w ogóle nie działa. Ej, wrzuć dwójkę. Lucek, no tym się nie da szybciej, no. Kryjówki madrasy, gdzie to jest? Ojej, nie chcesz wiedzieć, gdzie to jest. Ups. Daleko. No, prawie 4 km stąd. No. Jest bardzo daleko. Pojeździmy. Ale wiesz co, ja mam śmigłowiec. Nie da się. A właśnie. Ja mogę to tak robić, żeby cię osłaniać śmigłowcem. Ale wiesz, tak jedziemy, to jest ekipa, jest zabawa. Nie no, wiesz, wolę mieć rudą sukę, a sukę obok siebie. Ostro. No i co, nie mamy tu żadnego problemu teraz, jakoś nikogo tu nie widać. No bo tak nas dobrze osłaniałeś, że widzisz. No tak, widzisz, mówiłem, że będę osłaniał ci swoją tuszą, a ty nie wierzyłaś. Jak taki chudy Lucek może osłaniać mnie? No i co? No, mówiłem, mały zwracam. Mały, ale ekonomiczny. Dobrze, że nie słyszeliście naszych rozmów przed nagraniem. No, będą słyszeli, bo ja to nagrywałem. No. Tak. Będą takie after scenki. Tam wyjdzie cała prawda o kinie. I będzie jak w kinie. Ej, weź, bo się żona ze mną rozwiedzie. No i dobra. Dzięki. W końcu będziesz miała święty spokój. Dzięki. Ale ja ją kocham. Ile można się okłamywać? Daj spokój. Jeszcze ją kocham. Poczekaj tak z 10 lat. Wtedy to już będzie rutyna. Wtedy to będzie Lucek, weź odgrzeb to nagranie i wstaw. Weź swoją masukę odpal, żeby mnie przygarnęła. No weź. A mówiłaś, ale cycki sport, ale weź, przygarnij, no weź. Ale dupa, no ale weź. Ale rudą głowę, no ale weź, przygarnij. No i nie będzie. Mówiłam, że on mnie nie lubi, mówiłam. Ty, no to jest najdłuższa misja, jaką chyba robiłem, no w ten sposób. My powinniśmy wziąć tutaj ten śmigłowiec z hakiem i ten samochód przewieźć, bo... Ty, to jest dobry pomysł. Ale nie wiem, czy tutaj jest dostępny, czy można go ale chyba można go kupić ogólnie. Czekaj, ja otworzę mój zajebisty telefon z internetem. Zanim Lucek to znajdzie, to już dojadę. Nieprawda, poczekaj. Ty, no już jestem kilometr od celu niecały. No, nie widać jego dziada. Tak jak przypuszczam, jedziemy stąd, skąd wczoraj kradliśmy te
Jeszcze sobie nie zjechałam, fuckem. Skąd kradliśmy motory? Tak? No chyba tak. Przynajmniej tak trochę wygląda. Ej, no nie widać tutaj, nigdzie go nie ma. Ojej. Jak nie ma, to nie ma. Nie, to nie tutaj. Oni mają gdzie indziej obóz chyba. Nie, rzeczywiście nie. Tam to było gdzieś na wodzie, gdzie, a nie, to na pustyni. To było gdzieś indziej. Tak, 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 tam się robi ten, jedną misję, chyba napad się robi. Tu się robi napad. Chyba. Tutaj też? Nie. Nie wiem, jak taka farma była na jednym z napadów. Tak, ale to nie tu. Tutaj jest tak zielono, tam jest całkowicie, wiesz, tak inaczej jest. Aha, mam tu wiele. Nie, to jest daleko, to jest całkiem na pustyni. Tam napady się robi na pustyni. Dobra. Jezu, ale misja. Jak Lucek to, wybierze, to nie ma wuja we wsi. Pozdrawiamy wujka Bohuna. Po prostu rozwaliła, no. Nawet dwójki nie można wbić. Cholera. Ej, ty, ale wbiłam level. No ja wbiłem, ja zaraz 98 wbiję. No. Jeszcze dosłownie lekko mnie szturchniesz, już będę miał 98. Ojej. Co, swobodna? Nie, nie, dalej tutaj. Bo tu możemy dalej misję grać. A co to jest? Ty zobacz, teraz można wybierać te misje stworzone przez graczy, chyba. O. Wcześniej to nie było dostępne, lel. Zakup całą amunicję, no bo tylko je... O nie, ty też tu mnie strzelałaś, okej. A mogę sobie kupić kamizelkę? No właśnie, kup sobie kamizelkę. Już sobie kupiłam. Masz te jeansy, o. Ludzko. Dobra, już. Ale ja też mam chyba na szpilkach budki i nawet nie wiem, czy nie te same na takich koturnach. Się przebierałam, bo jak na live biegałam na lampucerę, to wiesz, nie wypada. Czekaj, czekaj, ja mam taki strój specjalny. Ja ci pokażę, jak ja mam stroje w ogóle, gdzie ty jesteś. Patrzcie na mnie. Akcesoria. Patrz. Myk. Mam taki strój. Taki. O, mogłeś w tym, o! Zostań w tym. Taki. Taki. Zostań w tym, co masz ten kask. Nie. No, to masz piękne. No dziękuję. Nie, wezmę coś na szpilkach, żebyśmy stanowili taką fajną ekipę. Bo nie wiem, czy... Nie, tutaj widać fajny tatuaż. Niech będzie sobie... O co ci chodzi? Nie, to... Wiesz co, czekaj. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Żeby ci nie było smutno. O, i takie coś. Nie, nie, czekaj, bo mnie o to chodzi. Ja bez czapeczki. Ja chcę widzieć moją rudą czuprynę. Masz, nie będzie ci smutno, tylko załóż coś na głowę. Nie, no dobrze, możesz tak biegać. Czekaj, gdzie to jest? Odzyskaj samochody. Aha, my musimy przechwycić. To robimy taką akcję, ja cię podwożę. Ojej, zablokowali mi auto. A to ognoje. Ja cię podwożę do jednego auta, chodzi o to, aby... Bo ja to w ogóle uwielbiam ściągać dach w tym samochodzie, to jest coś pięknego. Ja tylko dlatego kupię to auto. To. Spoko. Też mam takie jedno. No i zresztą, słuchaj, nie jedziemy... to samo, no, ale kontynuuj. Zatrzymujemy samochód, wysiadasz, a ja jadę po następny. Dobrze. O, taką akcję robimy. Piękna akcja, ale wiesz, że mogliśmy wsiąść w dwa różne i ten... Mogliśmy, no ale o to chodzi, żeby współpracować. Nie, no nie, masz... Co to za gra, wiesz, kooperacji, jeśli nie będziemy się widzieć przez co? Ale o, wiesz, jaką... Ja ogólnie dzisiaj tak w pracy sobie siedzę i myślę, ej, ja dzisiaj z kiną nagrywam. Ja myślę sobie tak, podjadę autobusem pod nią. Nie. O, Lucek! What? Czekaj. Czekaj, ja wysiadłam, a ty mnie przejechałeś. O, gang mi nas goni. Słuchaj, to jest problem, bo musimy strzelić do kierowcy, żeby zatrzymać samochód. Chyba inaczej się tego zrobić nie da. Jak ty to robisz? Strzelam. No wiem, ale świetnie to zrobiłaś, o to chodziło. Dobra, jest twój. To jest ogólnie jeden z moich ulubionych samochodów, do którego wsiadasz. Ja strasznie lubię go ze względu na kształt. Ojej, tu o, się nie przycisnę. O, jadę na torach, a tu gdzieś pod ciapą był. Nie, dobra, jest okej. Dobra, kina trzeba, zabiera samochód. Świetnie. Ja już mogę jechać, czy jechać za tobą, albo ci pomogę, o. Nie musisz nam specjalnie pomagać. Z mojego samochodu zrobił się dziwny trójkąt z przodu. Tak się, nie wiem, jakoś uderzyłem i tak... A, w sumie pociąg mi tak zjechał.
Bo ja uderzyłem w pociąg jakoś śmiesznie. Ciapąg. O! No masz rację, ciapąg. Jedziemy sobie na górę. Bo on sobie tu jedzie. No, szkoda, że w samochodzie snajpy nie można używać, tylko tak ze snajpił z daleka. A tutaj co, Joszku? Co my tu korweta? Ten mój jakoś super szybko nie jeździ, a szkoda. Dawaj tę głowę! Dobra, jest mój. Masz dziada? No. Ej no, nie psuj mi korwetki. No przecież nie uderzyłam w nią. O mnie pokazało się, że uderzyłaś, ale dobra, światełko jest całe okej. Teraz musimy uciec z policji, to gdzie się kryjemy? A ja nie mam uciec z policji. No, tutaj, dobrze kombinujesz. Znaczy, autostrada to nie jest dobry pomysł. Pod mostem mogliśmy się schować. Tylko to się kitraj, bo mnie policja nie goni. Co ty? No to ja się kitram koło ciebie, bo... No co? A nie, to no teraz... jedź na miejsce już. O, jest już na miejsce, gdzie trzeba się stagować. To ja już będę też bliżej. No zaraz zgubię tą policję i wiesz. No tylko jedna gwiazdka za zabójstwo, to co tam? To mówisz, Lucek, bo mordować to też trzeba potrafić. No to wiedz tutaj pod most. Nie, jest okej, okay, już i kupię. Spoko, jedź tam na miejsce. A to tutaj jest, tak? No. Aha, okej. Okay. No tak, kojarzę tą misję. I oni mnie dosłownie w tym momencie gubią. 3, 2, 1, teraz. 3, 2, 1, teraz. Zaraz wjadą. Ej, no czemu mi nie działa? To jest. Ej, kurde, o dobra, już powinno. Oj, no, ach, widziałaś jak super. Ze mną, prawda? Ze mną zawsze wychodzi. Tak, dziękuję, wiem. Ty, twoja laska wygląda jak 90% innych lasek w GTA Online, naprawdę. Chyba twoja. Chyba robiłaś? Nie. Moja jest osuka, jest jedyna. No, nie ma drugiej. No dobra, widziałem jedną taką bardzo podobną. Tylko nie pamiętam, jakich rodziców sobie wybrałem, że ona wygląda w ten sposób, ale... chyba ktoś wybrał bardzo podobny rej. Nawet takie włosy ktoś takie same wybrał. Dobra, czekaj. To jest ciekawa sprawa. Zobaczymy, jakie będziemy mieli teraz rzeczy do wybrania. Mój... A my nie kończymy kontynu. Odcinka? Chcesz już kończyć? Znaczy, nie wiem, mamy 27 minut. Dobra, nie. Czekaj, jeszcze bo... ostatnie coś. Ale dobrze. To naprawdę, ale naprawdę spoko! No, a co robimy? Wybieraj, teraz ty wybieraj. Niewinny w winnicy. Wspaniale. Nie wiem co to jest, ale... Nie wiem, ale weźmy... jest winnica, więc spoko. Wezmę śmigłowiec. O Boże, wszyscy umrzemy. Ciekawiej. Nie, ja bardzo dobrze latam. A przynajmniej latałem 2 miesiące temu, jak grałem. Nie, to jest mój tutaj problem, jeżeli chodzi o... Znaczy wiesz, jak... Nie wiem czy kojarzysz, ale jest taki napad, że latasz... w sensie, że kradniesz jakiś tam samolot i muszą wszystkie tak. samoloty latać w powietrzu. Tak. I go dostarczyć, nie? No to ja ze znajomymi tak. robiłam tak, że ja... Unosiłam się w powietrze i trzymałam samolot w górze, oni dolatywali na miejsce beze mnie. Bo jak ja próbowałam gdziekolwiek dolecieć, to było 100%, że się rozwalę, nie? Spoko. Ze mną nie ma stresu. Czemu nie zaczynamy? Aha, bo nie ustawiłem, żeby grać. No dobra. Ja się tak zastanawiam. Czekam na ciebie, ale patrzę, że ty już ten, jesteś gotowa? Jak czekam. Jestem zawsze gotowa, Lucek. Zawsze. Olera. Całe życie gotowa. Udaj się do winnicy. Tego nie robiłem jeszcze. Załatw sędziego. Kurde, zobaczę czy ja mogę tutaj sobie śmigłowiec przywołać. $3 w plecy, pewnie będzie gdzieś daleko. Aha. Tutaj nie biegnij, bo to jest taki pan, który na ciebie krzy... Au! No to by było tyle z elementu zaskoczenia. Cholera. Ja nie wiedziałem, że oni są tak blisko tutaj. Ja też nie, tak sobie biegnę, nagle wiesz. GPS. Powiedz, co się boję, że nam teraz sędzia zaczął spitalać. Osłaniam cię, biegnij po sędziego. Tylko, że on ucieka, chyba trzeba furę jakąś garnąć. Jadę po furę. O, wow, ale dostałam heta. Zginęłaś? Nie. Miałam kamizelkę. Ja się już skończyła po tym moim wspaniałym wyjściu. Wiesz co, bałem się, że trzeba to będzie zresetować. Czemu? Co się stało? Nam sędzia już tak spitolił. Ale patrz co ja robię. Nadciąga Lucek. No i już jestem za tobą. Ładuj dupę do środka i jedziemy. A bo ty masz furę! No! Get in!
Yes. Quickly! Już! Getting quickly już. Ojej. Aż dostanę z gagi jakiejś. Nie mogę ci pies zostawić. A czekaj, da się przejechać przez to w ogóle? Aj! Cholera! Ja do... Zobacz, jak ja prowadzę! No, jak ja wspaniale prowadzę. Ja cię żarówką po górę. Nie, ja nie potrafię na klawiaturze jeździć z samochodami. Cholera! Dobrze jest! Jedź! Świetnie ci idzie. Załatw sędziego. Ja pierdolę. O co ci chodzi? Gdzie ty prawo jazdy robiłeś? W Polsce! Ile zapłaciłeś, że ci dali? No tyle, ile za prawo jazdy się płaci. Dobra, nie narzekaj, mogło być gorzej. Ale... nie, super! Nie wiem, czy kogo to gonimy, on chyba ma dojechać do jakiegoś tam konkretnego miejsca. I już. No, i już. Dobra, skup się. Pamiętaj, one shot, one kill. Musimy strzelić tak celnie. No, no, żeby mu śród przez tyłek głową wyszedł. Dokładnie. Musisz tak, taki strzał musisz oddać. Już możesz zacząć celować. Tak myślę, że jednak jak podjedziesz trochę bliżej, to będzie troszkę lepiej. Właśnie o to chodzi. Oglądałaś Wanted film? Oglądałam. Taki strzał musisz wykonać. Spoko, zawsze tak robię. Codziennie rano jak wstaję, to pierwsze co robię, to wiesz, taki właśnie strzał. O, podam tylko ci cały czas, wiesz, celuję do Angeliny Jolie, nie? Tamu jest. O, okej. Okay. Zrób sędziemu zdjęcie. Czy ciekawe, czy z samochodu można? Spróbuj. Jak sobie zdjęcie? O, dobra, tutaj. Czy ty możesz rzucić bombę na dach? Dobra, to no tak jedziemy. Trzeba. Trzeba usunąć wszystkie ślady, no. No co, wiesz, że my nie mamy trzech na cztery drzwi, nie mamy szyb. Trzymaj się. Nie mamy maski. No to co? No silnik się lepiej chłodzi, o co ci chodzi? Nie, ale ja tak lubię. Lubisz bez maski? Lubię. O, to czemu robisz makijaż? Nie robię, mam uczulenie. O, no to sorry. Spoko. O, to ty chyba można troszeczkę na przełaj pojechać. Ja bardzo dobry jestem. O co ci chodzi, no nie cieszę. Ja się cieszę, bo ja lubię wyjątkowo... z tobą jeździć na przełaj. Ja wyjątkowo teraz tak słabo pojechałem. Bo tam, ale Lucek, ja naprawdę lubię tak jeździć, bo tak jest fajnie, jest ciekawie, no. Jest się z czego pohachać. Ja nigdy nie byłem na tym polu tamtym, takim winniczym, no. Jest na przełaj, ja tak lubię z tą jeździć. Nie, tutaj... No jedź! To wysoka góra, zobacz, ja mam sportowe opony założone. Gdzie będziemy po takim... Chłopie, ja cię żarówką pod taką podjeżdżałam. No ciekawe, jaką? No taką, o! Co podjedzie sobie pod takie zbocze. Proszę cię. Chyba jesteś specjalistką od podjeżdżania pod zbocze, jesteś zboczona. Tak jak ty. Nie, w jakim sensie jestem zboczony, ej? W każdym? Nie? Tak? Co, że lubię samochody, tak? No, o to mi chodzi. A ty nie lubisz samochodów w ogóle. Jak nie lubię samochodów? Kto ci powiedział, że nie lubię samochodów? No, tak jakoś się zachowujesz. Ja mówię o samochodach, a ty, a dobra, jakiś tam grat. Pokazuję ci moje najlepsze auto, o Boże, no. Otwierany dach w ogóle jako faza, ty. Też taki mam. Ty no tak. Jest tak obawiam, że ty żyjesz w takim, wiesz, własnym świecie i słyszysz to, co chcesz słyszeć. Nieprawda. Chyba czas na leczenie. Już za późno. Czekaj. To poleczymy cię na nogi, bo na głowę już rzeczywiście too late. Dobra, damy radę, spokojnie. Doskonale, doskonale. Widzisz, on ze mną powiedział, że ze mną, nie z tobą. Patrzył się na mnie, na moją dupę. Nie! On jest w ogóle zboczony, bo on ma taką młodą laskę, której kupił właśnie tą chatę. Nie wiem, czy przychodziłaś fabułę, czy nie? Nie. No właśnie, tam była taka opcja. No i co, udało nam się zrobić fajne dwie misje. Trzy. Z dwa zabójstwa masz, jesteś lepsza, ale ja tyle samo kasy dostałem co ty, Negusie. Zrobiłeś całą robotę za mnie i dopiero powiedziesz, że no. Ja jeszcze kasę dostałem. Tak, tak to jest.
Ja bym proponował ci się jeszcze przejechać moją taką fajną furą. Mam ogólnie dużo fajnych autek. Możesz się przejechać. Dawaj, karnę się. Cholera, na samym zadupiu mnie wywaliło. Dzwonię po mojego mechanika, ale jest kurde, za blisko mam tutaj mój ostatni pojazd. Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzieś daleko cię wywaliło. Na szczycie. No to... Zczytuj tam i zjeżdżam. No właśnie zjeżdżam. Pokażę ci mój garaż. Ja mam w ogóle kilka garaży, nie wiem jak ty. Pokażę ci mojego lowridera. Masz lowridera? Nie wiem co to. Laska. Ja ci zaraz pokażę co to jest. Ja ci... Ty jest tą maską. Ale dupą zajechał. Ej, ja uwielbiam tą maskę, ta maska jest super. Taka sobie. Czekaj. Jedziemy do mojej chaty. To jest chyba tam. Ojej. Do naszej chaty. Panie, nie wiem czy wy wiecie, ale my już z Ludkiem mieszkamy razem. Nie, do jakiej naszej chaty? Ja jadę do swojego garażu. Garaż to... Ja nie wiem, gdzie ty masz garaż. No ja wiem cię. Trochę się obawiam z nim jechać do garażu. Czemu? Nie wiem, zwiążesz mnie, zabijesz. Jak ja tam nawet sofy nie mam. Bardziej się bałam morderstwa niż gwałtu, ale spoko. W sumie jakaś sofa chyba jest. No to dobrze, to już pozamiatane. O, widzę już ten garaż. Teraz tam dojedziemy. Ja mam lowridera. To jest taki samochód, który może podskakiwać na kołach. No jak ty możesz nie wiedzieć, co to jest? Nie wiem. No dobra, zaraz ci pokażę. To jest... W ogóle jaki to jest piękny samochód. Stuningowanie go w ten sposób kosztuje jakieś milion dolarów w tej grze. Także... Wow. Rozumiesz. To nie jestem blacharą. Tak, nie każdy może mieć taki sprzęt. Cześć. No. A muszę sobie jakoś połechtać ego, żeby... Wow! Co on tak wyskoczył? Muszę sobie jakoś połechtać ego jakimś fajnym samochodem, no bo niestety inne rzeczy... Ludku, przecież u ciebie wszystko jest super, ja nie wiem, no, w czym ty masz problem. A skąd ty wiesz? Bo cię widziałam! Nieprawda. Chociaż to źle zabrzmiało. To bardzo źle zabrzmiało, to nie miało tak zabrzmieć. Nie widziałaś mojej prawdziwej twarzy. Dobra, jesteśmy na miejscu, to jest mój garaż. Wow. Jak chodzi do środka, kapujesz? Patrz. Wjeżdżamy. Teraz będzie akcja, szykuj się. Teraz. Patrz co ja tu mam. Zobacz co ja tu mam. Nie uwierzysz, nie? Czekaj, bo mnie FPS-y spadły, nie? To przez te samochody. Czuj to. What the fuck? Patrz co ja tu mam, najbardziej unikalne samochody. One są, nie wyjeżdżają, takie są unikalne, bo ja się boję, że mi ktoś się zapierdzieli. Serio. Ale wsiadaj do tego gnoja tutaj. Do którego? Do tego? Tego, no. Wyjedziemy tym na dzielnię, to zobaczy co się stanie. Dupy będą się pchały przez bagażnik do środka, mimo że to jest sedan. Czekaj. Jakoś jak się to robiło. Posłuchaj w ogóle klaksonu. Pięknie. No, ale to jeszcze nic. Czekaj, jak się tu hydraulikę włączało? O lera. Włączę wszystkie. Ojej, to nie tak. No, o co ci chodzi? Ale o nic, ja się cieszę. Ojej, kurde. Szybę wywiłem. O lera. Ej, no serio, zapomniałem. Jak się to robiło? No, serio, że sobie się zaraz policzę. Ej no! Lutek, chciał włączyć hydraulikę, wypił szybę, nie? Po prostu taki mem jak z tym rudym. Jak to się włącza temu? No jakoś to się na padzie robiło. Co? A! Caps lock? O jest! To będzie który długi odcinek! Który guzikiem, no? Ja dziękuję, zawsze chcesz coś pokazać, ale się nie da. Nie wiem którym guzikiem. O co ci chodzi? Wow! Opa! Który jest? O! Jest! Działa! Patrz! Lucy, aż ci dygnął, no! Tak można robić. Wow! I można jechać tak, i można opatrz.
pokażę. Stara, jakbym była blacharą, to bym teraz po prostu majty zgubiła, nie? No tak, no. Ja ci powiem, że jak ja się teraz pokazuję gdzieś publicznie, to wszystkie dziewczyny tak majtami. Czerwone, różowe, ciach, po mordzie leci. Babcinę. Ja proszę? Takie babcinę, nie? Nie, no co ty, takie normalne. Tak tam pantalony w ludzka lecą. Stringi, stringi. No, no. Jeszcze z moim logiem, bo ja w swojej ofercie w sklepie mam stringi, jakbyś chciała. A ja właśnie u siebie nie dawałam ze względu na to, że mam później, wiesz, galerię, nie? Gdzie widzowie jak sobie kupią, to wstawią zdjęcia. Tak sobie no, pomyślałam, że... się takie pęto wystaje. O, Jesus. Ale... Czy wiadomo, że jak dodam stringi do kapsela, to Lucek kupi? Tak zrobię. Ale tylko twoje. Wow! Wow! Co ja tu jeszcze mam fajnego? Ja ci pokażę, co ja tu mam. Pokażę ci cały sprzęt. Okay. Lucek, nie! Patrz! Wow! To jest mój sprzęt! Zaraz coś mi drzwi upierdzieli. Ale patrz, jakie głośniki z tyłu. Jakbym ja to włączył, ale nie włączę, bo... Nie wiem, dostaniesz ból głowy czy coś. Maskę zgubię. Lucek wyjeżdża na miasto swoim najlepszym samochodem. Porywał drzwi, zgubił maskę, wybił szybę. Tak się tutaj jeździ, zobacz. O, oh, Jesus! A czekaj, coś innego pokażę, patrz na to. Co to było, ty? Zobacz, na koniec odcinka wiem co zrobimy. Tu jest spadochron. Ja już mam swój. Ja też mam swój, ona. A tutaj. Pojawi ci się, nie? On tak. Tak dla wszystkich jest, dobra. I gdzie skaczemy? Ty, czy tu można wejść na górę jakoś, tam na te takie te? To można przeskoczyć? Nie wiem, ale skoro jest tu spadochron, to pewnie gdzieś tutaj można. Ale lepiej w tą stronę, bo tam nie! Są... O! Too late! To lecimy! Ale się zaraz rozwalę. A nawet nie. Nie miałem tyle szczęścia. Ale widzicie, jestem niedaleko, no spokojnie, no. Ja chciałem otworzyć w tym samym momencie, co ty, lecieć tak koło ciebie. Taka ładna chwila, zachodzące słońce. A to co? Dzięki ci, Kina, że byłaś ze mną na tym odcinku i że pograliśmy sobie w misję. Mam nadzieję, że będziesz chciała jeszcze ze mną pograć. Nie wiem, pomyślę. Mój świat jest naprawdę szczególny. I jeśli do niego dołączysz, możesz być albo szczęśliwa, albo pojebana, no. Myślę, że to takie dwa w jednym. Dobra. To... No. Co mogę ci powiedzieć, no. Masz bardzo, bardzo ładną buzię z tym języczkiem. Dziękuję. Na wierzchu. Trzymajcie się, dziękuję wam wszystkim, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się jeszcze raz, na razie. Pa, pa. Cześć.